ksiądz Stefano Gobbi do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej, orędzia z lat 1973-1997. Ta książka to wyjątkowa lektura dla kapłanów i świeckich pragnących oddać życie Matce Bożej i pozwolić się jej prowadzić. Objawienia, jakie ksiądz Gobbi, założyciel kapłańskiego ruchu maryjnego, Otrzymywał w formie lokucji, czyli wewnętrznego słyszenia zakończyły się 31 grudnia 1997 roku. Ksiądz Gobbi usłyszał wtedy następujące słowa. Przez 25 lat prowadziłam was słowami, które przekazywałam sercu mojego małego dziecka, wybranemu przeze mnie na narzędzie, aby urzeczywistniać mój matczyny plan. W tych latach ja sama prowadziłam go wiele razy we wszystkie części świata, on zaś pozwolił się prowadzić ulegle, mały i pełen lęku, lecz całkowicie mnie oddany, jak dziecko w ramionach swej matki. Teraz zaś to, co miałam wam do powiedzenia, zostało powiedziane, wszystko zostało wam objawione. I tak w tę noc kończą się publiczne orędzia, dawane wam przeze mnie w ciągu dwudziestu pięciu lat. Teraz musicie nad nimi rozmyślać, żyć nimi i zamieniać je w czyn, wtedy słowa wylane z mojego niepokalanego serca, jak krople niebiańskiej rosy na pustyni waszego życia, które jest tak usiane zasadzkami, wydadzą owoce łaski i świętości. Zapowiedziałam wam tryumf mojego niepokalanego serca w świecie, na koniec moje niepokalane serce zwycięży. Ksiądz Gobbi zmarł 29 czerwca 2011 roku po przebytym zawale serca. Zostawił w testamencie między innymi takie słowa: Tak jak poświęciłem niepokalanemu sercu Maryi każdą chwilę mojego życia, w taki sam sposób poświęcam mu chwilę mojego przejścia z ziemi do nieba i od czasu do wieczności. Dziękuję wszystkim za wszelkie dobro, które otrzymałem. Proszę o przebaczenie, jeśli kogoś mimowolnie obraziłem. Wszystkim członkom kapłańskiego ruchu maryjnego i ruchu maryjnego obiecuję moją specjalną obronę i szczególną pomoc z nieba, gdzie mam nadzieję wejść przez łaskę Pana i przy pomocy Waszych modlitw. Papież Benedykt XVI na wieść o jego śmierci, jaką przekazał mu kardynał Iwan Dias, powiedział poszedł prosto do nieba. Pogrzeb księdza Gobbi odbył się we wspomnienie niepokalanego serca Maryi, któremu poświęcił swe kapłańskie życie.